Dogadałem się z przemytnikiem, że przerzuci mnie pontonem do Grecji. W Atenach na placu Omonia było pełno przemytników. Wybrałem jednego z nich. Wyrobił mi fałszywe dokumenty, włoski dowód osobisty i zorganizował przelot do Europy. Zadzwonił do mnie o 4 rano. Prowadził jakieś biuro podróży. Gdy tam przyszedłem, powiedział, że zarezerwował mi lot na 5:30 i muszę zdążyć na samolot. Za pośrednictwem przemytników dotarłem do Libii, a potem do Włoch. Na libijskim wybrzeżu kazali nam wejść do wody po samą szyję i czekać, aż przypłyną pontony. Gdy dotarliśmy do dużego statku, zobaczyliśmy, że jest on bardzo stary i przeładowany ludźmi. Kilku Syryjczyków chciało zawrócić, bali się wejść na ten statek. Przemytnicy wycelowali w nich broń i powiedzieli, że albo na niego wsiądą, albo ich zabiją tu na miejscu. Pędziłem na lotnisko, nie wiedząc, dokąd lecę. Na bilecie była Ryga, nie wiedziałem, co to za miasto i jaki to kraj. Dotarłem na lotnisko z kolegą. Złapali go przy pierwszej kontroli. Przeszedłem pierwszą i drugą kontrolę. Wsiadłem do samolotu. Byłem przerażony i zestresowany. Gdy dotarłem do swojego miejsca i usiadłem, myślałem, że zwariuję. Afrykanów prowadzili pod pokład, rodziny z dziećmi wprowadzali do kabin, a resztę mężczyzn zostawiali na górnym pokładzie. Wkrótce silnik przestał działać, woda zaczęła zalewać dolny pokład. Na dole zaczęła się szarpanina z przemytnikami. Ludzie chcieli wydostać się na górę, wybuchła panika. Za statkiem płynęły rekiny. Wiedziały, że są na nim ludzie i że lunch jest gotowy. Statek stracił balans i zaczął się przechylać. Ludzie zaczęli wyskakiwać do wody. Też skoczyłem. Trafiłem do więzienia w Rydze. Było mi bardzo zimno. Prosiłem o koc, o ubranie. Nikt mnie nie rozumiał. Nie chciał ze mną rozmawiać. Po 2 dniach waliłem z całej siły w kraty. Strażnik przyszedł, spojrzał na mnie i odszedł. Po 1 tygodniu tej męki przyprowadzili tłumacza arabskiego. Pierwsze słowa, które wypowiedział, brzmiały: podpisz to, staraj się o azyl. Wypuścili mnie po 2 miesiącach. Od razu poszedłem do prawniczki. Powiedziała mi, że będę musiał płacić za edukację przynajmniej 5000 euro i że nikt mi nie pomoże w szukaniu pracy i domu. Płynąc, zobaczyłem w oddali włoski statek ratunkowy, a bliżej ponton, do góry dnem, z małą dziewczynką na górze. Dopłynąłem z innymi do niego. Widziałem topiące się dzieci, ludzi chwytających się siebie nawzajem, krzyczące rodziny, płaczących ludzi. 10 metrów od nas jakiś mężczyzna wołał o pomoc. Próbowaliśmy ciałami zbliżyć do niego ponton. Niestety rekin był od nas szybszy. Ludzie doradzili mi, żebym pojechał do Niemiec, że tam nieważne jaka jest twoja sytuacja, można studiować praktycznie za darmo. Gdy dostałem pozwolenie na pobyt, przyjechałem tu. W Berlinie od razu zacząłem szukać pomocy społecznej. 3 dni spędziłem śpiąc na ulicy. Poczuliśmy, że to już koniec, że nikt nas nie zobaczy i nam nie pomoże. Zaczęliśmy odmawiać modlitwę, którą wypowiadamy tuż przed śmiercią. Ktoś z nas zauważył, że dziewczynka ma na szyi gwizdek, więc kazaliśmy jej z całej siły gwizdać. Jedna z łodzi ratunkowych zatrzymała się. Czy żałowałeś, że wyjechałeś z Syrii i naraziłeś się na to wszystko, co tu przeszedłeś? Oczywiście, że tak. Bardzo, bardzo, bardzo. Mija rok, od kiedy nic nie robię. Siedzę bezczynnie, tylko jem i czekam. Nie mogę opuścić tego miejsca, nie mogę pracować. Czuję, że jestem ciężarem dla wszystkich i nic nie mogę z tym zrobić. Chciałbym móc zacząć życie na nowo, wrócić do pracy w zawodzie albo nauczyć się nowego. Na ulicach w Damaszku było coraz więcej przelewu krwi. Snajperzy obstawiali moją drogę na uczelnię. Mogli mnie zastrzelić w każdej chwili. 6 miesięcy przesiedziałem w domu, prawie z niego nie wychodząc. Mam nadzieję, że gdy moja karta pobytu na Łotwie wygaśnie, zaakceptują mnie i pozwolą mi tu kontynuować swoje życie.
W Aleppo trwały walki między rządem syryjskim a opozycją. Ci, którzy tak jak ja trenowali na siłowni, byli rekrutowani w szeregi walczących. Po mnie też przyszli. Nie chciałem dołączyć do żadnej ze stron. Byłem przeciwny zabijaniu i dlatego postanowiłem opuścić Syrię.